Mieliśmy nastawienie w głowie przed, że niezależnie od ocen, ani od tego, jak dalej pójdzie, tak. Cieszyliśmy, że możemy zatańczyć tego walca razem ze sobą do tej muzyki i mieliśmy piękną intencję, dedykację, więc to, co się stało, że tak fajnie poszło, również podobało się jury, jest efektem ubocznym. Naprawdę ja to mówię. Dni mieliśmy niedużo, bo w sumie Paulinka wróciła w weekend z Brukseli, była bardzo zmęczona, naprawdę i tak Bidulka dawała z siebie na treningu wszystko, aczkolwiek pierwszy raz ją widziałem tak zmęczoną, ale w tym wszystkim naprawdę mieliśmy dużo takiego spokoju od samego przygotowywania choreografii. Gdzieś tam był taki moment, kiedy drugi raz się spotkaliśmy na próbę, bo mieliśmy drugą próbę jeszcze w nocy, ale chyba to też nam pomogło, bo coś przełamało. Po nocach. Ja już 50 razy powiedziałem w tym tygodniu, że chcę odejść z tego programu. Mieliśmy też wymianę jakichś tam zdań. To jest super, że możemy sobie tak szczerze o tym mówić. Prawdziwie, wiesz, że to nie jest ten sposób, że on ma słabszy dzień i ja to rozumiem. Ja byłam tutaj już kilka razy, tak? Jakby ja znam te etapy, ja wiem. Więc on przychodzi do mnie jakby z wyrzutem. Ale też staramy się siebie zrozumieć, bo naprawdę... Tak, to jest taka dojrzałość w tej relacji, tak. To lubię. Bo oprócz tańca to chyba są po prostu normalne, zwykłe ludzkie emocje tak naprawdę. Oczywiście i to bardzo duże, sięgające zenitu. Ale fajnie, że tak jest. Znaczy, ja zawsze mówię, że nie ma nic przypadkowego i to połączenie na ten czas jest też nieprzypadkowe. Ja myślę, że nam było pisane mieć tą przygodę razem. Kuczaj i Paulina Biernat.